Dziś w Krotoszycach zaczęły się dwudniowe 31. Mistrzostwa Polski w łucznictwie, organizowane przez Klub Sportowy GLKS Unia Pielgrzymka. Dzisiaj w Krotoszycach odbywają się 31. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w łucznictwie olimpijskim z udziałem 25 klubów z całej Polski. Duża frekwencja zawodników? Ta frekwencja jest znakomita, wyższa niż w latach ubiegłych, ponad 100 zawodników. A trzeba przypomnieć, że zawodnicy walczyli o zakwalifikowanie się do jutrzejszych finałów w takich kategoriach jak 2x70 metrów mężczyzn i kobiet, kategorii mix czy konkurencji zespołowych. Z jakiego klubu sportowego jesteś? Gielka jest Unia Pielgrzymka. Strzelałeś już? Tak, strzelałem od rana, od godziny 9 do 11, dwa razy 70 metrów odległości, dwa razy, po 6 serii. Jak oceniasz konkurencję? Konkurencja jest dosyć wysoka. Wszyscy przygotowali się tutaj w ciągu roku, przygotowali się do tego, żeby przyjechać tutaj na zawody i strzelić swoje rekordy życiowe albo żeby pokazać się jak z najlepszej strony. A konkurencja, tak, spora. Bardzo wyrównany poziom, dużo zawodników. A co będzie można zobaczyć w drugi dzień zawodów? Jutro odbędą się strzelania finałowe, mikstów drużyn i indywidualne. Wszystkim zawodnikom życzymy powodzenia.